Kolejna możliwość zarabiania na platformie Swop.fi. W jaki sposób zastejkować zarobione tokeny Swop. Cześć, z tej strony Maciej. Witam serdecznie na moim kanale w kolejnym już filmie z serii Kryptowaluty bez tajemnic. Jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, koniecznie zostaw subskrypcję, a jeżeli te wideo będzie wartościowe, koniecznie zostaw łapkę w górę. Przypominam, że wszystko co mówię w tym filmie to nie jest porada inwestycyjna. Dziś kolejna lekcja dotycząca ekosystemu Waves, kolejna lekcja właśnie z wykorzystaniem Swop.fi. Zaraz pokażemy w jaki sposób zastejkować zarobione wcześniej właśnie swopy. Odpowiem też na Wasze wszystkie pytania, bo nazbierało się ich trochę. Oczywiście przypominam, że żeby być tutaj po kolei trzeba zobaczyć dwa wcześniejsze filmy. Teraz u góry widzisz linki, jeden po drugim. Pierwszy o właśnie Waves Exchange. I drugi wprowadzający do platformy Swop.fi, a więc zobacz te dwa filmy. Dzisiaj kontynuacja, kolejne metody zarabiania, potem FAQ, szybko z tym poleciemy, także zaczynamy. Dzisiejszy film rozpoczynamy od pokazania kolejnych możliwości zarabiania na Swop.fi, a potem zrobimy sobie FAQ, a więc odpowiem Wam na wszystkie pytania, które zadaliście zarówno na grupie na Telegram, jak i na kanale na YouTubie. Jeżeli jeszcze nie widzieliście dwóch pierwszych filmów, to proszę wrócić, żeby po kolei sobie to obejrzeć. To jest trzeci filmik, jeżeli chodzi o ekosystem Wavesa i o Swop.fi. No i tak, do tej pory, tak jak wiecie, zarabiamy sobie na tutaj stake'owaniu, tak? Mamy wrzucone sobie USDT, mamy wrzucone sobie USDC. Druga rzecz, zarabiamy na Swop.fi poprzez dostarczenie płynności, czyli to jest druga forma zarobku. Jeżeli chodzi o trzecią formę zarobku w zakładce Farming, to mamy, to też pokazywałem. Jest to stake'owanie naszych share tokenów, a więc tych share tokenów, które utrzymaliśmy z puli płynności. Mamy to wrzucone wszystko na stake. No i za to otrzymujemy tokeny Swop. I teraz kolejna forma zarabiania. To jest oczywiście wrzucenie tych tokenów na stake, a więc ja to w tej chwili zrobię. Klikam sobie stake. Mam tutaj, tak jak widzicie, dostępne 0,32. Oczywiście pamiętajcie, że trzeba mieć Waves na opłatę i klikamy sobie Stake. Oczywiście logujemy się na Waves Exchange. Podajemy hasło z weryfikacji dwuetapowej. Przypominam, jeżeli jeszcze nie zabezpieczyliście swojego konta Google Authenticatorem, to zróbcie. Bezpieczeństwo przede wszystkim, to jest bardzo, bardzo ważne. I tak jak widzicie, zatwierdzamy sobie Stake. Czekamy, aż transakcja zatwierdzi się na Swop.fi. Mamy zatwierdzone. Zamykamy. Tak jak widzicie, od razu zmieniła się kwota. Mamy available 0, tak? A więc mamy wrzucone to na stake. I z mojego drugiego pula również otrzymuję z tutaj właśnie swap tokeny i również dajemy to na stake. Tu mam trochę więcej, ten pool lepiej nalicza, 0,67. Klikamy sobie stake i zatwierdzamy sobie na Waves Exchange. Czekamy na zatwierdzenie transakcji. Krótko mówiąc, zagoniliśmy nasze swap tokeny do pracy. A więc wszystko tutaj pracuje bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o moje wyniki z pula, to tak jak widzicie, ja mam dwa pule, USDTLP do USDN. I tutaj, jeżeli chodzi o te naliczenia, to do tej pory $15 i druga pula swap do USDN $31. Także bardzo fajnie to się rozwija, bardzo fajnie idzie. I oczywiście po zrobieniu stake'u, po zastejkowaniu tutaj Waszych tokenów, w zakładce Governance jest to widoczne, a więc tak jak widzicie, ja mam zastejkowane 0,99, a więc wszystko tutaj ładnie pracuje. Jeżeli chodzi o swap tokeny, można je również bezpośrednio stejkować z walleta, a więc jeżeli na wallecie, na Waves Exchange macie również tokeny swap, jak klikniecie sobie tutaj wallet, oczywiście jeżeli nie widzicie tutaj swoich tokenów swap, należy tu kliknąć plusik i dobrać te tokeny. Ja, tak widzicie, mam dostępne 0.005 tego tokena, a więc na Gaverens mogę sobie wrzucić tylko taką ilość i tutaj również jest tutaj możliwość zarabiania. Także absolutnie kombajn. Pamiętajcie jeszcze, że dostajecie jeszcze 5% z puli właśnie, jeżeli chodzi o USDM na liczenie. Także wszystko wygląda bardzo dobrze. Jest to absolutnie kombajn do takiego pasywnego zarabiania. No i zobaczymy, jak to wszystko oczywiście będzie wyglądać. U mnie już 1664 dolary. Także tak jak widzicie, tutaj w sumie 47 dolarów zarobione. Także bardzo ładnie pracuje. Dobra, przenosimy się na platformę Waves Exchange i odpowiem na Wasze pytania, bo trochę tego się nazbierało. Kilka bardzo ważnych pytań również zadaliście, także już biorę sobie listę. Pierwsze i najważniejsze pytanie oczywiście dotyczy tego, czy na pewno zarabiamy i na Waves, i na puli płynności. Informacje, które teraz podaję, są to informacje wypływające bezpośrednio od supportu, a więc o ludzi z Waves, były zadane tutaj na czacie i są również potwierdzone przez osoby, które również tutaj działają. Więc tak, pierwsza sprawa jest taka, że jeżeli macie tutaj te zabezpieczenie, a więc zastejkowaliście swoje USDLP, to oczywiście, jeżeli daliście to na Swop.fi, to nie widzicie tego tutaj, tak? A więc to, że tego nie widać, nie znaczy, że to nie nalicza. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Jeżeli daliście na pulę płynności, tak jak ja dałem USDLP, tak? I sprzedaliście połowę, czyli wymieniliście sobie połowę na USDN, tak jak ja zrobiłem, no to oczywiście macie naliczenia od tej połowy, która została. Czyli Wasze USDLP zarabiają zarówno na Waves Exchange, ale również zarabiają na puli płynności. Jeżeli ktoś dodał całe USDLP swoje i dokupił USDN-y, no to ma 100% naliczenia, czyli zarabia i na platformie Waves Exchange, i na giełdzie Waves Exchange, i na puli płynności. Natomiast to, że tego tutaj nie widać, to nie znaczy, że nie zarabiamy. Jeszcze raz podkreślam, bo wiele osób mówiło, że jeżeli wrzucamy nasze USDLP na pulę płynności na Swop.fi, to na giełdzie już tutaj nie zarabiamy ze stejku. Zgodnie z odpowiedzią supportu zarabiamy i również kilka osób już to potwierdziło, także ja trzymam się tutaj tych odpowiedzi i uważam, że zarabiamy tu i tu. Teraz tak, jak zrobić Amstake? O to kilka osób pytało. Oczywiście, jeżeli nie daliście na pulę płynności, to klikacie sobie tutaj 2 tygodnie i po 2 tygodniach wszystko wraca. Jeżeli chodzi o usuwanie płynności, jeżeli chcecie wycofać swoje środki z powrotem na Waves Exchange, no to oczywiście zakładka Investment. Klikacie sobie oczywiście zakładkę Farming, bo tak jak wiecie, wrzuciliście tutaj na stake i należy tutaj zrobić Unstake na początku Share Tokenów, tak? A więc tutaj Wam to wróci. Robicie Unstake Share Tokenów, potem wracacie w zakładkę Pool, wybieracie tą parę, którą macie i klikacie Remove Liquidity. A więc 2 te kroki, najpierw w Farmingu, potem tutaj i Wasze środki wracają na Waves Exchange. Kolejne pytanie dotyczyło tego, w jaki sposób odzyskać tu swoje USDT, jeżeli macie za mało USDTLP. Oczywiście wtedy można to dokupić. Jeżeli chcecie odzyskać całość, macie oczywiście przelicznik, to musicie uzupełnić swoje USDTLP do takiej liczby, aby właśnie zrobić 100% unstake. Możecie zrobić to na Swopie, także bez problemu, jeżeli będziecie chcieli wyrównać, to będzie można to zrobić. Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy można wycofywać jakąś część naszego tutaj stejku. Oczywiście, że tak, tyle ile zapewnicie tutaj USDTLP, tyle będziecie mieli możliwe do odstejkowania, więc możecie to robić po prostu po kawałku. To były takie najważniejsze pytania, a więc jak zrobić Amstake, czy na pewno nalicza, jak działa ten cały kombajn. Także słuchajcie, tak jak widzicie, kilka możliwości zarabiania. Oczywiście wyniki będę pokazywał Wam na bieżąco. Najważniejsze to, jeżeli już macie jakieś naliczenia ze Swap Tokenów, to wrzućcie je sobie oczywiście w zakładce Farming, zagońcie je do pracy, zastejkujcie je i niech tutaj wszystko sobie bardzo, bardzo ładnie pracuje. Na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na Wasze pytania. Pokazałem, jak dołożyć kolejną pasywną metodą zarabiania na Swop.fi. Kolejny film pewnie w następnym tygodniu. Porozmawiamy sobie o Neutrino, porozmawiamy sobie, czym jest Neutrino, porozmawiamy sobie o Neutrino Pulse i pokażemy kolejne możliwości, jakie daje Waves Exchange. Jeżeli wideo było wartościowe, subskrypcja, łapa w górę i lecimy z tematami. Dzięki za uwagę. Hej ekipa!